Dobiegł końca remont konstrukcji drewnianej mostu na rzece Kiełbaska w miejscowości Trzęśniew. Remont polegał na wymianie skorodowanych ustrojów nośnych nawierzchni mostu oraz czyszczeniu i konserwacji podpór konstrukcji nośnej. Roboty wykonała firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego, to jest firma Polkop, roboty melioracyjne Józef Grzelak. Koszt wykonanych robót wyniósł 104 tysiące złotych brutto. Remont sfinansowano w całości ze środków budżetu gminy Kościelec.